Ach, cóż to za wspaniała dzielnica, pełna tylu życzliwych ludzi, rozbieganych dzieciaków, prawie jak za dawnych lat. Wszystko jest takie cudowne i piękne i idylliczne, gdyby nie ten jeden sąsiad. Nie pozostaje nic innego, jak wziąć sprawę w swoje ręce. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny zimowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Tuż za ścianą Louise Candlish to arcyfascynujący, wciągający jak diabli thriller od wydawnictwa Muza. Słuchajcie, bawiłam się przy nim przepysznie. Mamy tu wrednego sąsiada i sfrustrowanych mieszkańców pewnej londyńskiej dzielnicy, którym nie pozostaje nic innego, jak zrobić z nim porządek. Powiem Wam, że Louise Candlish naprawdę popuściła tu tutaj wodze wyobraźni. Lowland Way to naprawdę wyjątkowa dzielnica na przedmieściach południowego Londynu. Życzliwi sąsiedzi, piękne, zadbane rezydencje, wypielęgnowane ogrody i nawet bezpieczne ulice dla bawiących się dzieci, tak jak za dawnych lat. Do czasu. Pewnego dnia na opuszczoną posesję wprowadza się Darren wraz ze swoją partnerką i tym samym sen o idyllicznej dzielnicy zamienia się w prawdziwy koszmar. Darren za nic ma sąsiedzkie zasady i ustalone reguły. Zaczyna uciążliwy remont, który nigdy się nie kończy. Całymi dniami i nocami słucha głośnej muzyki. Co więcej, handluje na swojej posesji używanymi samochodami, które stawia gdzie chce. Grupka sąsiadów z Lowland Way próbuje interweniować, jednak na Darrenie żadne prośby nie robią wrażenia. Natomiast służby porządkowe umywają od wszystkiego ręce. Mieszkańcy mogą jedynie z narastającą frustracją obserwować brud i złośliwość nowego sąsiada, a wkrótce ich frustracja zamienia się w agresję. Coś wisi w powietrzu, a emocje sięgają zenitu. Uciążliwy sąsiad, skąd my to znamy? Tupanie jak w kamiennych kapciach. Niekończący się remont. Ujadający całymi dniami i nocami pies. Rozwrzeszczane dziecko nawet w niedzielne poranki. Zajęte miejsce parkingowe, wysypywane śmieci na nie swojej posesji, podejrzane towarzystwo, imprezy do białego rana. Co jeszcze? Na przykład pety na klatce. Mogłabym tak, słuchajcie, kochani, wymieniać całymi godzinami i z pewnością któryś z tych przypadków pasowałby akurat do waszego, do jednego z waszych sąsiadów właśnie. Nie mówcie mi, mam rację, prawda? Louise Candlish wzięła pod lupę jedno małe osiedle na przedmieściach, w zasadzie jedną ulicę nawet, i rozniosła jej idylliczną rzeczywistość w pył. Pokazała, do jak niepokojącej eskalacji prowadzi ignorowanie zasad i również powiązane z nim unikanie odpowiedzialności. Jak dzikie i agresywne instynkty mogą zrodzić się w ludziach postawionych pod ścianą, kiedy prawo umywa ręce i pomocy znikąd. Tuż za ścianą pochłania się z narastającą fascynacją, bo jak daleko może posunąć się człowiek, sfrustrowany człowiek właśnie? Jak dziką i morderczą naturę ukrywa pod sztuczną, wyuczoną maską cywilizacji? I powiem Wam, że podczas lektury sam czytelnik czuje się w pewien sposób rozdwojony. Dlatego, że z jednej strony bardzo dobrze rozumiemy mieszkańców Lowland Way. Ich niemoc, ich rozpacz, ich desperacki wreszcie gniew. Potępiamy też, nawet nieświadomie, tego sąsiada przybłędę, który za nic nie może dopasować się do standardów dzielnicy. Co więcej, on gardzi nimi i wyśmiewa przy byle okazji. Z czasem jednak zauważamy i dostrzegamy, że te wysokie standardy nijak nie tłumaczą tego chaotycznego, agresywnego i brutalnego zachowania pozostałych mieszkańców. Czują się lepsi i żyją w przeświadczeniu, że wolno im więcej. Co więcej, oni mają takie wrażenie, że jeżeli zdecydują się na kolejny drastyczny nawet krok, to ujdzie on im na sucho. Powiem Wam, że te właśnie dylematy moralne sprawiają, że tuż za ścianą Louise Candlish to jest jeden z tych thrillerów, który zostaje z nami po lekturze jeszcze na długie, długie godziny co najmniej. A najważniejsze jest to, że podczas lektury czytelnik bawi się pysznie, bo z początku jest nawet śmiesznie, jest nawet zabawnie, bez względu na to, po której stronie się postawimy, że tak powiem, ale z czasem robi się naprawdę niepokojąco i przerażająco.
Kochani, razem z wydawnictwem Muza mamy dla Was konkurs. Tuż za ścianą Louise Kendlish do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi... Zadałabym Wam takie trochę podchwytliwe i straszne pytanie konkursowe, ale nie zrobię tego. Natomiast zadam Wam najprostsze pytanie z możliwych. Dlaczego Tuż za ścianą ma trafić właśnie w Wasze ręce? Konkurs trwa do końca lutego. Słuchajcie, na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem. Powiem Wam, kochani, że Tuż za ścianą Louise Kendlish to jest jedna z tych lektur, które Was na początku rozbawią, a potem Was nieco zaniepokoją. I przypomną Wasze, na przykład, przygody z sąsiadami, ale przypomną Wam też opowieści Waszych znajomych, Waszej rodziny i w ogóle, no, również przypomną doświadczenia różnorakie, jak to jest z ludźmi i z ludzką naturą. Właśnie Louise Kendlish doskonale to przedstawiła, tę rodzącą się frustrację, tę niemoc, ale również swoistą bierność. Ogromnie Wam polecam ten właśnie domestic thriller Tuż za ścianą Louise Kendlish. Fantastyczny dreszczowiec z sąsiedzkim motywem. Niepokojący, tak jak powiedziałam. Możecie sobie o nim również poczytać na blogu Wielkiego Buka. A jeżeli gracie wielkobukowe bingo, to Tuż za ścianą pasuje tutaj do kilku kategorii. Pasuje idealnie do kategorii thriller lub świeżynka 2021. A jeżeli gracie, słuchajcie, w okładkowe bingo na dokładkę, to pasuje do okładki z oknem lub z drzwiami. Idealnie nawet pasuje. Lub jeżeli macie już tą kategorię wybraną, to może również pasować do okładki, której są sylwetki postaci, bo mamy tutaj w oknie sylwetkę postaci również. A jeżeli jeszcze nie gracie w wielkobukowe bingo, to zapraszam Was serdecznie. Jest to wyzwanie czytelnicze i zabawa w jednym. Cztery wyjątkowe plansze. Wszystkiego możecie się dowiedzieć z wpisu, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Odsyłam Was serdecznie i zapraszam do zabawy, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, kochani, zapraszam Was na książki na zimę, bo zima trwa. 10 smakowitych, wyjątkowych, grubaśnych opowieści. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozgoście się i rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!